Bardzo serdecznie witam wszystkich na webinarium, które się odbywa w ramach projektu Miesiące Tematyczne z Labib.pl, który jest częścią programu rozwoju bibliotek prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program ten wspiera biblioteki publiczne w całej Polsce, a w latach 2009-2015 realizowaliśmy go we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, partnerstwie z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska, a dziś prezentację i wiele ciekawych, przydatnych informacji na temat spotkań autorskich przygotowała Anna Zyskowska, absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała w bibliotece szkolnej i wojskowej. Obecnie pracuje w Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt, jest członkinią Stowarzyszenia Labib, tworzy, koordynuje projekty, prowadzi szkolenia, koordynuje wolontariat, realizuje zajęcia dla seniorów, więc tak jak w wielu bibliotekach zajmuje się bardzo, bardzo szerokim spektrum działań. Anno, bardzo proszę, już się nam tutaj pokaż, pokazuję już Twoją prezentację i już oddaję Ci głos. Dzień dobry, dziękuję Agnieszko, jestem. Słuchajcie, troszkę jest trema, bo to mój pierwszy raz, także miejcie wyrozumiałość. Dzisiaj opowiem Wam, jak przygotować i poprowadzić spotkanie autorskie w bibliotece krok po kroku. Tylko dajcie znać, czy słychać natomiast dobrze. Proszę Was, napiszcie mi na czacie, czy jest wszystko ok. Pozdrawiam Was serdecznie. Słychać, dobrze, super. Słuchajcie, to teraz ankieta, bo ja chciałabym, zanim przejdziemy do meritum sprawy, chciałabym zobaczyć, z kim dzisiaj się widzę. Agnieszko, mogłabyś? Tak, już pokazałam pytania na ekranie, tutaj wskazówka techniczna pytań. Są dwa pytania. Jeżeli nie widać ich wszystkich, bardzo proszę o przesunięcie ekranu w dół. Pierwsze pytanie, obydwa to są pytania jednokrotnego wyboru, czyli trzeba wybrać spośród trzech odpowiedzi. Odpowiedzi są identyczne, natomiast pytania są nieidentyczne. Pierwsze pytanie, ile spotkań autorskich zorganizowałaś w ogóle w bibliotece? I tutaj mamy opcję żadnego, od 1 do 5, więcej niż 5. I drugie pytanie, ile spotkań autorskich poprowadziłaś lub poprowadziłeś? I tutaj znowuż mamy te same odpowiedzi do wyboru. Żadnego, 1 do 5 i więcej niż 5. Tak, dziękuję Agnieszko. Dobrze, pierwsze pytanie w takim razie było, ile spotkań autorskich zorganizowałeś w bibliotece? Czyli tutaj widzę, że jest w miarę porówno między żadnego i od 1 do 5 i też trochę osób zorganizowało więcej niż 5 spotkań lub tak, dobrze. A drugie pytanko, ile spotkań autorskich poprowadziłeś? Żadnego. Tutaj jest około połowa z Was nie poprowadziła żadnego spotkania, od 1 do 5 25%. Czyli słuchajcie, wygląda na to, że sporo osób jednak jest tutaj takich, które chciałoby dopiero zacząć prowadzić spotkania i organizować spotkania, ale też są osoby z doświadczeniem. Bardzo się cieszę. I teraz przechodzimy w takim razie do meritum tego naszego dzisiejszego spotkania. Czyli zaczynamy od początku. Od czego zacząć? Moi drodzy, zaczynamy od koncepcji. Zawsze najważniejsze jest, żebyśmy w zespole, w którym pracujemy, zaczęli od koncepcji, czyli dla kogo chcemy zorganizować spotkanie autorskie. Dlaczego chcemy je zorganizować? Bo często są to wydarzenia, które organizujemy z jakiegoś konkretnego powodu, bo na przykład mamy rocznicę otwarcia biblioteki, powstania biblioteki, prawda? Lub jakąś inną okazję. Także zastanawiamy się wspólnie z zespołem. Czasami są to oczywiście zespoły dwuosobowe, czasami jest więcej osób. Kto by to nie był, słuchajcie, zastanawiamy się, dla kogo chcemy zorganizować. Czy to są dorośli, czy to są dzieci, czy to jest młodzież. Kiedy chcemy zorganizować to spotkanie?
No ale jak już wiemy to, to wtedy zastanawiamy się, kto to będzie, czyli kogo chcemy zaprosić. Chcemy zaprosić konkretną autorkę, autora, czy jest to ktoś, po prostu twórca. Taka cała koncepcja musi być gotowa, zanim w ogóle skontaktujemy się z autorem, czyli przejdziemy do punktu drugiego. Warto też, żebyście wiedzieli, o której godzinie i kiedy dokładnie, chociaż czasami jest to konkretny dzień oczywiście, czasami mamy możliwość, żeby to były jakieś ramy czasowe. Także tutaj wszystko warto sobie zapisać, ja sobie lubię wszystko zapisywać, także też to polecam dla Was. Słuchajcie, też bardzo ważną rzeczą jest, może nie dla wszystkich jest to rzeczywistość, gdzie zorganizujemy to spotkanie. Bardzo często się zdarza, że biblioteki nie mają większych lokali, w których mogą zorganizować swoje spotkanie i wtedy trzeba by poprosić, nie wiem, Gminny Ośrodek Kultury lub inną instytucję, z którą współpracujecie, żeby taki lokal udostępnili i wtedy też trzeba z nimi to skonfrontować, zajrzeć do ich kalendarza, zapytać, czy w takim terminie można u nich to spotkanie zorganizować. Kolejnym punktem, który należy wykonać, to jest oczywiście kontakt z wybranym autorem. Jak to zrobić? Myślę, że osoby, które już są tutaj wśród Was i wiedzą, jak się kontaktować z autorem, to powiedzą to samo co ja, czyli że najłatwiej przez stronę internetową lub media społecznościowe autorów, ponieważ wielu autorów, jak prawie wszyscy, mają i prowadzą media społecznościowe i naprawdę bardzo warto z tego korzystać. Często też mają strony internetowe, na których są udostępnione informacje, jak się skontaktować. W przypadkach, kiedy nie mamy takiej możliwości, polecam Wam zapytać na przykład na forum bibliotekarzy lub zaprzyjaźnionych koleżanek, kolegów, którzy już mieli takie spotkanie z naszą wybraną gościnią czy gościem i wtedy naprawdę jest to stuprocentowo, że spotkacie, że będziecie mogli mieć kontakt do tego autora. Kolejną sprawą, jaką trzeba zrobić, no to jak już się skontaktujecie, macie kontakt do tego autora, maila, napisać maila i powiedzieć, że chcemy w takim i takim dniu, jeżeli to jest konkretny dzień, chcemy się spotkać, przekazać ogólną naszą koncepcję i przede wszystkim, moi drodzy, myślę, że to wiecie, ale to jeszcze przypomnę, w pierwszym mailu warto zapytać o cenę. Jest to ważne w naszych realiach oczywiście, że ta cena i nasze budżety są bardzo różne. Jeżeli autor na początku napisze nam cenę dla nas zaporową, to idziemy dalej i szukamy kogoś innego, prawda? To jest bardzo ważne. Co jeszcze warto ustalić w tych mailach, które wymieniamy już z wybranym autorem? Na przykład, czy potrzebuje nasz autor mikrofonu i rzutnika. Są, i na pewno to wiecie, osoby, które nawet w przypadku sali z 50 osobami nie potrzebują mikrofonu i to się zdarza i też byłam na takim spotkaniu, z pewnością wy również, bo czasami też w bibliotece nie mamy nagłośnienia i to też warto ustalić, czy potrzebuje rzutnika, może coś jeszcze, czegoś potrzebuje, czego my nie przewidzieliśmy. Także to wszystko warto jest ustalić. Jeżeli zapraszamy autora, który jest przewidziany dla dzieci lub młodzieży i wiemy, że na przykład chcemy zaprosić klasy ze szkoły czy z przedszkola, bo to jest dla maluchów, to też warto ustalić ilość osób, dla których autor chciałby wystąpić. To są bardzo dla niektórych oczywiste sprawy, ale naprawdę warte zapamiętania. No i słuchajcie, taką ostatnią rzeczą, właściwie którą trzeba zapytać, to na pewno jest to, czyli temat naszego spotkania, czy autor sam występuje, opowiada, prowadzi spotkanie, czyli nie potrzebuje nikogo do rozmowy, czy ma kogoś, kto z nim to spotkanie poprowadzi, bo często się zdarza, że autor po prostu, czy autorka ma osobę, z którą jeździ na spotkania,
lub czy autor oczekuje od nas, od naszej instytucji, żeby ktoś od nas poprowadził to spotkanie. I to jest właśnie temat naszego spotkania, czyli to, jak się przygotować do tej rozmowy konkretnej. Ale zanim, słuchajcie, to jeszcze są bardzo ważne sprawy, takie troszeczkę jeszcze bardziej formalne, które też trzeba ustalić. Ja zdaję sobie sprawę, że tego jest bardzo dużo i sami widzicie, także warto naprawdę to wszystko sobie zapisywać i notować, żeby się nie pogubić. Czyli forma rozliczenia. Jeżeli autor wystawia fakturę, super. W pewnym momencie na pewno się upomni, jeżeli nie, to przesyłamy mu dane do faktury i to jest właściwie tyle. A jeżeli autor chce, aby z nim podpisać umowę, no to wtedy też, i tutaj widzicie, zależy w której instytucji. W małych bibliotekach często się zdarza, że to my jesteśmy tym pośrednikiem z autorem i z księgowością. Natomiast w dużych bibliotekach, z pewnością w dużych instytucjach będzie trochę inaczej, że może po prostu przekazujemy kontakt do księgowości i tam już wszystkie sprawy są rozliczane i ustalane. Także tutaj niektóre rzeczy mogą się różnić oczywiście. Jeżeli to my jesteśmy tą osobą i pośrednikiem, to na pewno też trzeba będzie poprosić o dane do umowy. Do tego jest specjalny formularz i tak dalej. To są już sprawy księgowe, ale na pewno wasza księgowa też będzie dla was wsparciem w tej kwestii. Ustalamy oczywiście z autorem, czy autor przywiezie książki, ponieważ zawsze, przecież wiecie, że czytelnicy zawsze pytają, czy sprzedaje, czy autor przyjedzie z książkami, czy będzie można je kupić, bo zawsze to są też bardzo często fajne ceny tych książek, trochę mniejsze niż w księgarniach. No i czy będzie można wziąć autografy, zrobić zdjęcia, to są takie rzeczy oczywiste. Na pewno kolejną sprawą, o której należałoby pamiętać, to jest promocja, bo bez promocji to różnie może być z przyjściem waszych gości, czytelników i nieczytelników na to spotkanie. Oczywiście promocja wydarzenia to mógłby być oddzielny webinar, promocja w bibliotece i tak dalej. Także tutaj tylko nadmienię, ponieważ też dzisiaj mamy czas ograniczony, a jeszcze bardzo ważne rzeczy przed nami, żeby pamiętać, aby informacje o naszym spotkaniu, wydarzeniu były udostępnione przez autora na jego społecznościówkach, na jego profilach. I my to też udostępniajmy wszędzie, gdzie się da. I prośmy nasze zaprzyjaźnione instytucje z naszej gminy czy z naszego miasta, żeby też nas w tej promocji wsparli. No dobrze, słuchajcie. Czyli mamy już sytuację formalną załatwioną, zaprosiliśmy gościa, gość lub gościni są zaproszeni. Jest sytuacja taka, że ktoś musi od nas, z naszego zespołu, z nim porozmawiać. I widzę, że tutaj jesteście, połowa z was już prowadziła takie spotkanie, połowa nie prowadziła. Także jeżeli jesteście osobami, które chciałyby się odważyć, to na pewno jest dla was to, co teraz opowiem, ale nawet jeżeli jesteście osobami, które już prowadziły spotkanie, to może też coś z tego weźmiecie dla siebie. Ponieważ zawsze, jeżeli pojawia wam się taki mały głosik w głowie, a może ja bym się odważył, lub wasi przełożeni od was wymagają, albo do was powiedzą, że słuchaj, pomyślałem, że ty jesteś osobą otwartą, lubisz rozmawiać, to może ty byś się nadała na poprowadzenie takiego spotkania. I moim zdaniem potrzebujecie trzech rzeczy właśnie, aby się odważyć, żeby takie spotkanie poprowadzić. Czyli właśnie, jeżeli lubicie rozmawiać, jesteście osobami otwartymi i możecie uwierzyć w siebie,
jesteście ciekawymi właśnie drugiego człowieka, jakie ma poglądy, co lubi robić, czym się interesuje i przede wszystkim, to też jest bardzo ważne, to też później Wam jeszcze do tego wrócę, czy potraficie słuchać, bo w takiej rozmowie, jak zapraszacie do biblioteki gościa, ważne jest, żebyście potrafili też słuchać. I trzecią rzeczą, którą musicie mieć tak naprawdę, to jest moim zdaniem chyba najważniejsze, czyli czas. Wiecie, czas jest lekarstwem na wszystko, ale i tu jest potrzebny, aby się dobrze przygotować. Bo gdy jesteście dobrze przygotowani, zwiększacie swoją pewność siebie, a zmniejszacie stres i tremę. Dobrze jest zatem wcześniej wiedzieć, że poprowadzicie to spotkanie, wtedy będziecie się mniej stresować. Ja miałam tak dzisiaj, że kilka razy się do tego, od dłuższego czasu się przygotowywałam do tej dzisiejszej, do tego dzisiejszego wystąpienia i faktycznie trema była, ale nie może taka paraliżująca. Dobra. Słuchajcie, co robimy, aby się do tej rozmowy faktycznie de facto przygotować? Bardzo proste rzeczy. Czytamy wszystko, co nasz gość napisał, co nasz gość wyprodukował, albo co o nim wyprodukowano, wyczytujemy w miarę możliwości. Jeżeli zaprosiliśmy autora lub autorkę, to bardzo ważne jest, żebyśmy przeczytali choć ostatnią ich książkę. Nawet jeżeli to nie jest nasz ulubiony autor, albo w ogóle autor czy autorka nie za bardzo w stylu, w którym my lubimy czytać. Czyli jeżeli ja lubię kryminały, a zapraszam panią od romansów, to i tak naprawdę trzeba przeczytać jedną lub dwie książki, żeby móc wiedzieć, w jakim stylu pisze autorka lub autor, jak wszystko tam, co się dzieje w jej książkach, co lubi, jakie tematy poruszać. Słuchamy, co ten nasz gość, którego zaprosiliśmy, nagrał. Czasami to są też piosenki, bo przecież nie zawsze zapraszamy tylko do biblioteki autorów książek, a czasami zapraszamy też twórców, którzy napisali książkę, ale są aktorami, są autorami śpiewającymi. Na przykład, słuchajcie, znacie Katarzynę Miller, psycholożkę, która pisze fantastyczne książki, ale ona ostatnio nagrywa płyty. Także jeżeli będziecie chcieli zaprosić Katarzynę Miller, wysłuchajcie jej płyt, chociaż kilku piosenek, żeby mieć pojęcie, jakie tematy porusza, o czym śpiewa, co gdzieś tam jej w duszy gra, prawda? No i oglądamy programy, jeżeli nasz autor był, czy twórca w jakimś filmie, czy w podcaście, czy cokolwiek gdzieś tam się pojawił, naprawdę wszystko, co się da. Kiedy to robimy? Słuchajcie, no ja to robię najczęściej w domu, jak gotuję, jak się maluję, jak prasuję. I co wtedy robię? Robię notatki. Absolutnie polecam Wam znowu robić notatki, zapisywać fiszki, wyłapywać ciekawe dla Was sprawy. O to, o co chcielibyście zapytać tą osobę. Takie smaczki między wierszami, jeżeli w jakiejś rozmowie coś padnie i coś Was zaintryguje. Może to wpadnie później do Waszej rozmowy, może nie, ale wiedza na temat Waszego gościa się powiększa i pogłębia i to jest nieocenione. To jest tak naprawdę najważniejsze, jeżeli chcecie, żeby ta rozmowa była fajna, ciekawa i mniej stresująca dla Was. Gdzie jeszcze szukać fajnych tematów do rozmowy z Waszym gościem? W mediach społecznościowych, na YouTubie, na TikToku, na Spotify, bo tam są bardzo fajne rzeczy, które robią wasi przyszli goście. Na przykład ja bardzo lubię Wojciecha Chmielarza i on prowadzi bardzo bardzo fajnie swojego Facebooka. Okej, powiedziałam to. Tak samo
Szygielski. Bardzo fajnie prowadzi swojego Facebooka, swój profil. Fajny dialog prowadzi ze swoimi czytelnikami, fanami. Także jeżeli kiedykolwiek będę miała możliwość porozmawiania z tymi autorami, to tam jest kopalnia pomysłów na to, o co można zapytać. A o co można zapytać i jak zacząć rozmowę, to jest kolejna sprawa, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Od czego zacząć rozmowę? Słuchajcie, od bardzo prostej rzeczy, od tego, co Was najbardziej zainteresowało, jak żeście tam słuchali, oglądali i czytali, to co Was najbardziej zainteresowało, co Was tak zaintrygowało i to pierwsze, o co chcielibyście zapytać. I tutaj też nawiązując od razu do drugiego punktu, czyli o dobrych pytaniach i trochę gorszych pytaniach, chciałabym Wam opowiedzieć taką historię z tamtego roku, kiedy zaprosiłyśmy panią Joannę Jaks do nas do biblioteki i gdy przygotowywałam się do rozmowy z panią Joanną, zobaczyłam, że przeczytałam, zobaczcie, nie pamiętam, czy w którym to było, na którym to było nawet kanale, że ona powiedziała gdzieś kiedyś, że zawsze jak skończy pisać książkę, kupuje sobie nowe buty. I takie było moje pierwsze pytanie. Jakie buty kupiła sobie pani w nagrodę za napisanie ostatniej książki? No jak? Świetnie, no bo ja też sobie lubię kupować buty. Było to świetny zaczynek, dowcipnie. Naprawdę i to na przykład jest dobre pytanie, czyli takie, na które sami chcecie znać odpowiedź. Jeżeli coś Was interesuje w Waszym rozmówcy, czy coś, o czym on napisał, bardzo często, słuchajcie, pisarze, pisarki, osoby publiczne, które zapraszacie do bibliotek, też komentują rzeczywistość. Nie wszyscy. Ale na przykład wspomniany już wcześniej, pan Wojciech Chmielarz, on porusza na swoim Facebooku bardzo aktualne tematy związane z tym, co się dzieje u nas w kraju i na świecie. I wiadomo, że o tym też można z nim porozmawiać i o to też można go zapytać. I też na przykład, jeżeli przeczytacie, nadal mówimy o dobrych pytaniach, czyli jeżeli przeczytacie coś też, co Was zainteresuje w książce danego autora lub to, co on powiedział, może być to troszkę kontrowersyjne, możemy to gdzieś zderzyć też z naszym poglądem, bo przecież nie ze wszystkim możemy się zgadzać. Także to są dobre pytania, takie nowe. No ale te takie gorsze, no, słuchajcie, ja uważam, że nie ma złych pytań. Przede wszystkim my nie jesteśmy zawodowymi dziennikarzami i tutaj ja na pewno nie aspiruję do tego i mamy prawo pytać o wszystko w miarę oczywiście jakichś granic dobrego smaku, ale myślę, że takie troszkę gorsze pytania to są takie typu skąd pomysł na książkę, a ile cech autorki jest w bohaterce książki, takie trochę sztampowe, które z tego co wiem autorzy ciągle muszą na nie odpowiadać, a myślę, że jak sobie przygotujecie pytania lub zagadnienia, które będą dla Was interesujące, to i też będą interesujące dla Waszego rozmówcy. I tutaj przechodzimy do ostatniego punktu na tym slajdzie, czyli planie rozmowy. To, słuchajcie, plan rozmowy tak naprawdę to jest lista pytań lub zagadnień, które chcemy poruszyć podczas rozmowy. Czasami można sobie je poukładać według jakiegoś pomysłu, że chcemy zacząć od czegoś, a skończyć na czymś. Warto to sobie gdzieś tam ponotować, warto gdzieś tam mieć te pytania, ale już od razu Wam mówię, że bardzo rzadko cały ten plan rozmowy, te wszystkie pytania zadacie, bo jeżeli ta rozmowa będzie fajna, ciekawa i interesująca, to z pewnością pójdzie zupełnie w inną stronę, jak planowaliście. No i wtedy naprawdę może być bardzo fajnie, ale warto to mieć.
Kolejny etap przygotowań, kolejny etap przygotowań naszych do spotkania, do tego, żeby ten gość nasz przyjechał i czuł się fajnie i żebyśmy my też byli gotowi, to jest scenariusz spotkania, który sobie oczywiście ustalamy z naszym zespołem, który mamy, czyli ogólny zarys tego, co wydarzy się na scenie. Czyli kto wita gościa, kto wita publiczność, kto o tym gościu opowiada, czy to jestem tylko ja cały czas na tej scenie, czy ktoś jeszcze wchodzi na tą scenę. Oczywiście scenę mówię w cudzysłowie, bo czasami tej sceny nie ma, tylko jest po prostu miejsce z dwoma fotelami, ale umówmy się, że to jest scena na potrzebę tej prezentacji. Czyli w tym scenariuszu muszą być takie rzeczy, które gdzieś tam mamy ustalone, kto na koniec dziękuję, kto wręcza jakieś kwiaty lub upominek dla osoby, dla naszego gościa, gościni, kto robi zdjęcia, bo zawsze musi być, powinna być osoba przecież, która robi zdjęcia. Także to ustalcie sobie wcześniej w zespole. Jeżeli macie możliwość i macie profesjonalny dźwięk, to na pewno jest osoba, która się tym dźwiękiem zajmuje. To wszystko musi być w scenariuszu spotkania, a u ciebie, czyli u osoby, która to spotkanie poprowadzi, to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, w którym momencie i co trzeba powiedzieć, czy w którym momencie ty wchodzisz, czy jesteś osobą, która po prostu od początku tym spotkaniem zawiaduje, wszystkich przedstawia, czy na przykład są jeszcze wystąpienia, bo jeżeli jest to jakaś większa feta, czy na przykład jeszcze są jakieś wystąpienia oficjeli, prawda? No bo tacy też bywają u nas, zanim autor, no to jeszcze ktoś tam chce powiedzieć dwa słowa. Także to absolutnie musicie ustalić. Kolejną rzeczą jest, jak już macie ten scenariusz, to potrenowanie sobie, może w domu, może w pracy, przed lustrem, na pewno na głos, bo jeżeli jesteście osobami, które przedstawiają, witają wszystkich, przedstawiają gościa, mówią parę zdań o tym, dlaczego się tu spotkaliśmy i tak dalej, to warto, żebyście sobie przygotowali te kilka zdań, żebyście sobie poćwiczyli, jeżeli jest możliwość, to też z mikrofonem, ale to niekoniecznie może od razu, tylko już w dzień spotkania. I bardzo ważne jest, żeby się nie uczyć tego na pamięć. Tego, co macie w scenariuszu, na przykład do powiedzenia o gościu, tych kilku zdań, kto to jest i dlaczego przyjechał i jakie książki napisał, nie uczcie się na pamięć, bo tu wracamy do tej tremy, o której zaraz będziemy rozmawiać. Jeżeli się nauczycie na pamięć i zapomnicie jednego słowa, koniec. To już może być tak, że nie wydusicie nic więcej, bo tak bardzo się zestresujecie. Nie ma sensu, żebyście się uczyli na pamięć. Wystarczy, że będziecie mieli to na kartce, będziecie mieli to ograne, w sensie poczytane. I to jest naprawdę już bardzo duży plus. Słuchajcie, zbliżamy się do jakby już końcówki przygotowań, tak? Czyli mamy gotowe pytania, zagadnienia, mamy scenariusz, wiemy, co się wydarzy i co i o której. Czyli to dopinamy sobie wszystko. Upewnimy się, że jeżeli podpisujemy umowę, to ta umowa jest gotowa, gdzieś tam się robi i tworzy. I słuchajcie, tutaj też bardzo ważna rzecz, o której wiedzieć, bo mi się kiedyś zdarzyło, że mój autor się spóźniał na spotkanie, a ja nie miałam do niego numeru telefonu. Miałam tylko do jego agentki, a jego agentka była w domu. I dopiero takim sznureczkiem, ja do agentki, agentka do autora, autor do agentki, że jest w korku i stoi, i żeby być spokojnym, że nie zapomniał, ale ile mnie to stresu i tremy kosztowało, to tylko ja wiem. Polecam wymienić się z autorem bezpośrednio telefonami. Naprawdę ułatwicie sobie życie i będziecie się mniej stresować. I jak jesteśmy w temacie stresu i tremy,
No, to jest taki temat, który każdy na pewno przerabiał, jeżeli już prowadziliście jakieś spotkania, jeżeli nie, to na pewno będziecie to przerabiać, ponieważ trema może się objawiać fizjologicznie na przykład, czyli nadmiernym poceniem się, zaburzeniami nawet oddychania, suchością w ustach i uciskiem w żołądku, prawda? Ucisk w żołądku znamy, chyba wszyscy stres niestety często mamy w żołądku, czujemy. Kolejnym takim objawem behawioralnym może być trzęsienie się rąk. To też może nam utrudniać życie, jak trzymamy mikrofon. I z takich objawów poznawczo-emocjonalnych to na przykład strach, lęk, natłok myśli, a w skrajnych wypadkach właśnie zaniki pamięci. Ale słuchajcie, ja wam bym chciała przedstawić kilka sposobów na tą tremę, przećwiczonych przeze mnie, nawet dzisiaj, przed dzisiejszym spotkaniem, bo ta trema jest no, nieodzowna i ona po prostu jest i nie zniknie. Czyli żeby tą tremę zniwelować, to warto się dobrze przygotować. Czyli to wszystko, co mówiłam wcześniej, jest naprawdę bardzo ważne. To notowanie, to czytanie, oglądanie, słuchanie, to ćwiczenie. Jak jesteście dobrze przygotowani, to jest połowa, ale nawet więcej sukcesu. Już w dniu spotkania też bardzo polecam unikać słodkich napoi i ciężkich posiłków, bo one obniżają zdolność koncentracji i szybkość myślenia, także fajnie, żeby sobie coś delikatnie zjeść, delikatnie coś wypić, ale nic co nas obciąży. W dniu spotkania, słuchajcie, ubierzmy się elegancko i stosownie, ale wygodnie, czyli takie ubranie, w którym czujesz się swobodnie, że jak siedzisz już na spotkaniu i rozmawiasz z gościem, to nie zastanawiasz się, dlaczego ta metka z tyłu mnie tam uwiera lub coś innego mnie uciska, tylko skupiasz się na gościu. No i relaks, relaks to jest, pewnie wszyscy to wiecie, że warto się wyspać, wypocząć, ale wiecie, jeżeli jesteście dobrze przygotowani, czyli wracam do tego pierwszego punktu, to śpicie spokojnie, bo czym tutaj się stresować, jeżeli jesteście dobrze przygotowani. Jeszcze kilka takich tipów, które możecie zastosować, to jest zapoznanie się z miejscem spotkania. Powiecie teraz, no to przecież będzie moja biblioteka. Tak, czasami tak, ale nie zawsze, ale z drugiej strony, jeżeli nigdy nie prowadziliście w swojej bibliotece spotkania, to warto pójść na to miejsce nawet tego dnia, kiedy już jest spotkanie, usiąść sobie na tym fotelu, na którym ty będziesz siedzieć, wybrać ten fotel, zdecydować, wziąć mikrofon, to jest ten dzień, wziąć mikrofon, to wszystko, co masz do powiedzenia, to przedstawienie gościa, przywitanie publiczności czy oficjeli, to wszystko powiedzieć do mikrofonu, pobawić się nawet z tym mikrofonem, pośpiewać, ja na przykład śpiewam czasami, to też rozluźnia atmosferę i tą tremę niweluje. No to, co już mówiłam, czyli zaakceptowanie tej tremy. Ten stres, słuchajcie, i tak się pojawi, ale żeby nas nie paraliżował, tylko motywował, to pozwólmy sobie na to, zaakceptujmy. Okej, to przyjdzie, ale przecież dobrze się przygotowałam, tak? Dobrze się przygotowałam. Będzie okej. Ja sobie dzisiaj tak powtarzałam rano. Będzie okej, ale mam nadzieję, że jest okej. Dobrze, słuchajcie, skupienie, czyli maksymalnie koncentrujemy się na naszym gościu i na tym wydarzeniu. Tu i teraz, jesteśmy tu i teraz. Nic nas nie rozprasza. To, co będzie, to, co było w domu, czy coś tam się wydarzyło, czy to, co będzie, jak wrócimy do domu, w tej chwili jest nieważne. My jesteśmy tu i teraz. No i ostatnie, co chciałabym wam powiedzieć, że ta publiczność, która przychodzi, jest przychylną publicznością, bo ona przyszła, bo uwielbia i podziwia osobę, którą zaprosiliście, a wy macie im w tym pomóc, poznać go i jeszcze bardziej polubić. Dobrze, słuchajcie, łyk wody. Wybaczcie. Okej, to już dzisiaj.
to już dzisiaj. To już dzisiaj jest spotkanie. Tutaj też już spoglądam na czas, że wypadałoby pomalutku kończyć, także też już pomalutku kończymy nasze przygotowania i jesteśmy już w dniu wydarzenia, w dniu spotkania. Czyli to jest dziś i sprawdzamy, czy wszystko gotowe. Ja osobiście jestem taką jestem osobą, która lubi sama, nawet jeżeli zadania są wydelegowane i jesteśmy sporym zespołem i każdy wie, co ma robić. Cóż, ja lubię zobaczyć, czy oświetlenie jest tak, jak trzeba, czy głośność mikrofonu jest tak, jak bym chciała, czy kwiaty, które będę, czy upominek, które będziemy wręczać dla gościa, są tam, gdzie trzeba. Czy woda dla mnie i dla gościa jest, bo to jest bardzo ważne, prawda? Wszystko, czy mam scenariusz i o tutaj teraz umowę, jeżeli podpisujemy umowę z autorem, podpisujemy ją w dniu spotkania. Czasami to są godziny, kiedy już księgowej na pewno nie zastaniecie w pracy, a czasami jest to weekend. Ta umowa musi być w waszym posiadaniu lub osoby, która... ale też to sprawdźcie, musi być w bibliotece, w miejscu, gdzie jest dostęp dla was, ponieważ musi być podpisana ta umowa, także to też warto sobie gdzieś tam w tej checkliście, którą robicie, zaznaczyć, że muszę mieć tą umowę do podpisania. Może coś jeszcze też wam księgowa zleci i tak ma być. Okej, okay. Gość w dom, Bóg w dom. Tutaj użyłam takiego naszego powiedzenia, żeby wam przekazać, że jak ten gość przyjedzie, od momentu, kiedy wejdzie w progi biblioteki, to on jest najważniejszy. Wy schodzicie, czyli osoba, która prowadzi spotkanie, my schodzimy na drugi plan. On jest najważniejszy. On ma się czuć fantastycznie, rozluźniony, dobrze i dobrze, mile widziany w waszej bibliotece. I w momencie, kiedy siedzimy i już rozmawiamy, czyli prowadzimy już tą rozmowę, do której jesteśmy super przygotowani, prawda, to słuchamy go. I to jest bardzo ważne, to o czym mówiłam na samym początku. Zadajemy niektóre pytania, które mamy przygotowane, ale słuchamy, co odpowiada nasz gość, podążamy za nim, czyli swobodnie staramy się tą rozmowę prowadzić. Nie trzymamy się tych pytań, nie brniemy bardzo, ponieważ czasami może tak być, że zgubimy wątek. Czyli skupiamy się na naszym gościu, zapominamy o sobie. No dobrze, ale byliśmy i wy, i ja na mnóstwo, na pewno wielu spotkaniach z autorami, z autorkami, z twórcami i zawsze coś się zdarzy niezaplanowanego. Coś spadnie, coś się przewróci albo jest osoba z publiczności, która ma potrzebę skomentować akurat w tej chwili coś na głos, prawda? I my, słuchajcie, jako prowadzący to spotkanie, nie udawajmy, że nic się nie dzieje. Komentujmy tą rzeczywistość. Improwizujmy, trochę żartem, trochę serio. Czasami my się możemy w czymś pomylić. Wszystko komentujmy. Jeżeli coś się dzieje w publiczności, jeżeli jest nadaktywny na przykład jakiś czytelnik, który lubi się popisać i na głos coś tam wykrzykuje, bo też tak się zdarza, trzeba to jakoś ograć i z żartem po prostu powiedzieć, że tak, za chwilkę będą jakieś pytania do gościa. No i słuchajcie, to tak naprawdę jest wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałam, bo chciałabym wam tylko powiedzieć, że jak będziecie przygotowani bardzo dobrze do tych waszych spotkań, a życzę wam tego, myślę, że mam nadzieję, że ta moja prezentacja dzisiejsza wam pomogła. I jak będziecie skupieni maksymalnie na gościu i zainteresowani waszym gościem i słuchaniem, co on do was mówi, i będziecie prawdziwi i szczerzy, tacy po prostu, jacy jesteście, będziecie sobą, tak po prostu, to każda rozmowa się uda. I życzę wam odwagi, życzę wam, żebyście się nie
bali i nie lękali. Będzie super. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli czegoś nie było, czegoś zabrakło, piszcie do mnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Aniu za prezentację. Wiele przydatnych wskazówek. Cenne słowa i potrzebne, tak. Zerkam sobie na czat, który też był dosyć żywy. Pojawiały się różne wskazówki na temat tego, jak na przykład zapanować nad tremą, co to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Przejdziemy do pytań, ponieważ widziałam, że kilka się pojawiło. Ja może wyświetlę pierwsze, które może nie być łatwe, bo no właśnie, bo kilka tak komentarzy się pojawiło, że to w zasadzie no, nie da się tak ustalić takiego cennika, który tak zawsze będzie taki sam. Pojawiały się komentarze, że właśnie kontakt z agencją autorską, że tak, ustalanie właśnie też z konkretnym już autorem, w zależności od miejsca, w zależności od tego, czego będzie dotyczyło spotkanie, długości i tak dalej. Może miałabyś też swoje propozycje, w jaki sposób ustalać właśnie te ceny? Słuchajcie, propozycja moja jest taka, jeżeli mam budżet, to dzwonię po prostu do, jeżeli to jest agencja, czasami zdarza się, że to jest któreś z kolei spotkanie, które już organizujemy i na przykład znamy tą panią, która prowadzi agencję i dzwonimy do niej i mówimy: pani Zosiu, bardzo chciałabym zaprosić tego i tego autora, tą i tą autorkę, no ale mam tylko tyle i nie wiem, 1000 zł, czy on się zgodzi. Zawsze jest, słuchajcie, możliwość negocjacji. Zawsze, ja się o tym przekonałam, nie bójcie się pytać. Autorzy są bardzo różni, bo biorą i od 500 zł i 5 tysięcy słyszałam, że niektórzy biorą już takie gwiazdy, czy nawet więcej słyszałam, ale to każdy z nas słyszał. No, ja nigdy nie pracowałam w bibliotece, którą stać na autora za 5 tysięcy, także tutaj nie wiem, jak się negocjuje. Ale zawsze warto pytać, negocjować, mówić, że mam tyle, ale bardzo byśmy chcieli i wiecie, no zawsze jak macie jakieś pieniążki, to fajnie, gorzej jak nie mamy wcale pieniążków, no to w ogóle też jest pozycja wyjściowa trochę żadna, prawda? Dobrze, następne pytanie dotyczące tego, jakie pytania zadawać podczas spotkania autorom. Zgadzam się, że sztampowe pytania są gorsze, troszkę nudne, ale nie zawsze da się całkiem uniknąć takich pytań. Jak z tego wybrnąć? Jak sprawić, by były ciekawsze? Czyli jak uniknąć sztampy? Słuchajcie, ja myślę, że trochę odpowiedziałam na to pytanie już podczas mojej prezentacji, ale jeszcze raz powtórzę. Jeżeli będziecie bardzo chcieli poznać waszego gościa, gościnie, osobę, którą zapraszacie, to naprawdę podczas oglądania, słuchania i czytania o nich i ich rzeczy, które zrobili, myślę, że przyjdą wam te pytania same. Ja wiem, że to teraz brzmi może troszeczkę oj tak, nie za bardzo, ale przyjdzie to do was i nie bójcie się o to pytać, bo autorzy, autorki bardzo lubią, jak pytamy o coś takiego trochę innego. Oczywiście nie da się uniknąć sztampowych pytań, jeżeli... Ale to też wiecie, autorzy, z tego co z mojego doświadczenia wynika, że w większości autorzy też odpowiadają na wasze pytanie, ale jak widzą, że może troszeczkę się stresujecie, to też tą rozmowę pociągną i troszeczkę też wam pomogą. I to jest tak, że nie tylko ta publiczność jest wam przyjazna, ale ten autor, który przyjeżdża, też jest przyjazny, bo on też chce, żeby to było fajne spotkanie. O, to może tak. Może tak, tym bardziej, że autorzy na ogół mają bardzo duże doświadczenie też tak, i w
wystąpieniach publicznych i w radzeniu sobie nawet z trudną publicznością i no zawsze są gwiazdami, prawda? Bo nawet jeżeli nie są takimi gwiazdami w sensie obiektywnym, ale w tym konkretnym kontekście, w tym konkretnym dniu są tymi najważniejszymi osobami. I tak, jeszcze jedno pytanie. Jak rozegrać kwestię pytań od publiczności? Czy zostawić na koniec, czy lepiej w trakcie, pomiędzy pytaniami prowadzącego, czy lepiej jest bez pytań od publiczności? Jakie jest Twoje doświadczenie? Może jak mogłabyś poradzić? To jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Słuchajcie, na końcu. Ja polecam na końcu. Oczywiście czasami zdarzy się właśnie wyrywny czytelnik czy czytelniczka, który gdzieś tam zakrzyknie jakieś pytanie, ale z doświadczenia polecam na końcu, ponieważ wtedy też jak jest dużo pytań, a jak wcześniej fajnie rozreklamujecie spotkanie, to te pytania są. My w tamtym roku mieliśmy u siebie Nawala. Było bardzo dużo osób, które przyszło i przyjechali z bardzo różnych odległych nawet zakątków i na końcu były pytania, które przedłużyły spotkanie o taką dobre jeszcze pół godziny, nawet chyba więcej, ponieważ to był bardzo gorący temat, ponieważ akurat na świeżo wybuchła wojna w Ukrainie. I no wiadomo, też były o to pytania i jeżeli byłyby podczas rozmowy, to troszeczkę wydaje mi się nam by tutaj gdzieś to rozwaliło, mówiąc kolokwialnie, nasz plan rozmowy i takich różnych wymian zdań, ale na końcu po prostu stworzył się panel dyskusyjny i to było super, to było totalnie niezaplanowane, bo czegoś takiego nie zaplanujesz, ale bardzo fajna sprawa i polecam na końcu serdecznie, naprawdę to działa. I jeszcze jedno pytanie, czy jeśli autor ma w dorobku wiele książek, to czy pytania skupić raczej wokół ostatnich, czy jednak potraktować te rozmowy bardziej przekrojowo? Słuchajcie, to tak naprawdę ja traktuję bardziej przekrojowo. Ostatnią książkę tak, też poruszam, zapytuję. Często się zdarza, że na przykład autor jest w trasie promocyjnej ostatniej książki, no to tym bardziej czuję się w obowiązku, żeby o tą ostatnią książkę zapytać, o niej porozmawiać. Jeżeli jestem fanką danego autora czy autorki, to jest w ogóle super, bo znam jej książki i możemy sobie wracać i skakać po tych książkach. Ale jeżeli przeczytaliśmy kilka, dwie, trzy, a jest to w ogóle bardzo ciekawa osoba, która się udziela i o której sporo żeśmy się podczas przygotowań dowiedzieli, to naprawdę na spokojnie można to potraktować przekrojowo i też dzięki temu będzie moim zdaniem rozmowa ciekawsza. Tak, pytanie kontrowersyjne. Jak ominąć pytania polityczne? Rozumiem, że chodzi o pytania, które padają z tak zwanej sali, czyli od publiczności. Słuchajcie, to jest tak, to zależy z kim mamy spotkanie, bo jeżeli nie zawsze, bo dlaczego mamy je omijać? O, to jest też pytanie, bo nie zawsze te pytania musimy omijać, bo jeżeli mamy autora, na przykład pana Wojtka Chmielarza, który bardzo się angażuje w tą naszą codzienność i politykę też, to bez problemu wiem, że nie dość, że ja mogę zapytać, to myślę, że ktoś z publiczności też zapyta. Jeżeli zapraszamy osobę, która wiadomo, że się nie angażuje i skupia się głównie na swojej twórczości, to myślę, że po prostu takich pytań nie zadawajmy, a jeżeli ktoś z publiczności je zada, no to słuchajcie, troszeczkę możemy to skomentować, ale też dajmy też możliwość autorowi, autorce, żeby to odpowiedziała lub nie odpowiedziała po swojemu, ponieważ to też troszeczkę jest dla niej pytanie, tak? Także też nie do końca wtedy ingerujemy. No nie wiem, czy odpowiedziałam, ale mam nadzieję, że tak.
Pewnie dużo też zależy od tego, czy spotkanie jest na przykład rejestrowane i ono gdzieś tam, albo jest transmisja też na żywo, wtedy pewnie jakaś czujność musi być No tak. zwiększona i jakaś moderacja może tych pytań więcej. Natomiast jeżeli to jest zamknięte spotkanie, no to też jakiejś katastrofy nie będzie, nawet jeżeli jakieś pytanie okaże się niezręczne. No, ja myślę, że gdzieś tam w podtekście tego pytania mogły być też relacje na zasadzie biblioteka, a urząd miasta, urząd gminy, prawda? Tutaj gdzieś tam, że akurat przyjeżdża autor, który jest nie z tej opcji i tak dalej, i tak dalej. No to są już takie niełatwe rzeczy, niełatwe sprawy. Można też to o tym porozmawiać z autorem przed spotkaniem, tak? Po prostu ustalić to, jeżeli z osobą, czy bo to nie zawsze jest autor książek, że po prostu nie poruszajmy, nie róbmy tego i wtedy jakoś to ograć, jak to się mówi. Tak, zawsze rozsądna opcja jest najlepsza. Tak. Zerkam jeszcze na czat, czy są jakieś pytania, które są konkretnie właśnie pytaniami do ciebie, Aniu. Nie widzę już takich, natomiast widzę wiele komentarzy, wiele konkretnych takich informacji, którymi się nasi uczestniczki dzielą, co może być też bardzo wartościowe dla pozostałych osób. Czyli bardzo, bardzo dziękuję i tobie, Aniu, za prezentację. Widzę, że komentarze, fantastyczne spotkanie, bardzo się cieszę. Dziękuję również wszystkim za te informacje, które wrzucaliście na czat. One też są bardzo przydatne i życzę wszystkim oczywiście udanych spotkań.